Siemanko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z GTA Online. Dzisiaj tak newsowo opowiem wam o nowym motocyklu. FCR 1000 został dodany właśnie dzisiaj do GTA Online. Dziwna sprawa, bo jest, kurczę, poniedziałek, nawet sprawdzę, tak, jest poniedziałek, a Rockstar dodaje nowe rzeczy w poniedziałek, gdzie zawsze dodaje coś nowego we wtorek. I to po godzinie 12. Zawsze jest jakiś taki preceder co do tego. Jest nowy tryb adwersarza. Jest tryb, gdzie możemy robić niezłą rozpierduchę. Grałem w niego troszeczkę, jeszcze trochę nie ogarniałem, dopiero gdzieś tak po 15 minutach skapnąłem się, że można też strzelać z samochodu, z karabinu. Tak, można, cały czas jeździmy samochodem, strzelamy z karabinu, możemy przemienić się też w czołg, możemy przemienić się też w motocykl Trona i zostawiać ze sobą smugę, o którą wszyscy się rozwalają. Możemy zostawiać bomby, strzelać rakietami, robić różne bardzo fajne rzeczy, spowalniać tempo, przyspieszać tempo, no jest po prostu ekstra. Bardzo mi się ten tryb spodobał, koniecznie sobie spróbujcie, chociaż ja wbijając do tego trybu z poziomu ekranu wczytywania, trafiłem do pustego pokoju, więc niewiele chyba osób w to gra, może ja gram w takich godzinach, chociaż nie, to jest godzina popołudniowa, 16, więc każdy tam powinien w GTA być i w to cisnąć niby, no ale jednak mało osób jakoś się kusi na te tryby adwersarza, każdy woli sobie chyba w jeździe dowolnej śmigać. A co do jazdy dowolnej, to mamy jeszcze śnieg, możecie jeszcze driftować, jeszcze bawić się tym śniegiem, także jeśli komuś się jeszcze nie znudził, mi się już trochę znudził, wolałbym normalne drogi w GTA i normalnie dostarczać te wszystkie samochody, bo bardzo łatwo się rozbić i nabić sobie koszty naprawy samochodów. Co do naprawy samochodów, tutaj sprawa wygląda bardzo ciekawie, bo o 25% dostaniemy więcej kasy za eksport samochodów od 3 stycznia, czyli od jutra. 25% za renowację naszego magazynu na samochody, 50% zniżki na wyrzutnię na granatnik, na amunicję do granatnika, nie wiem w sumie czemu, skąd, ale jest. 25% na ulepszenia osiągów samochodów, to jest bardzo fajne dla mnie. 25% więcej na amunicję, jakieś rzucane wybuchowe rzeczy. 25% zniżki na maski. I dostajemy podwójną gotówkę i reputację za jazdę w wyścigach stanterskich, więc też możecie sobie sporo kasy nabić. Jeśli kogoś interesuje reputacja, to rzeczywiście też może sobie tą reputację nabić, jakby chciał. Ciągle istnieje konkurs organizowany przez Rockstara, w którym można wygrać $1 000 000 w grze. No ale konkurs dotyczy chyba jednego zdjęcia. Jedna osoba spośród wszystkich graczy. Nie widzę tego. To jest tylko $1 000 000, tak? W grze za to, co kupimy. No, nawet porządnego auta nie. Nie, no, porządne auto się kupi, tak? Na przykład Turismo R, tak? To się kupi, no to spoko. Czekamy jeszcze na dwa samochody. Jest to Italii GTB oraz Spectre. Spectre jest to taki chyba Aston Martin albo coś takiego. Natomiast Italii GTB to jest McLaren, chyba P1 albo coś takiego. W każdym razie jakaś mocno przetuningowana wersja, ale ten Italii bardziej mi się podoba, zresztą chyba to będzie super sportowy samochód, a ten Spectre to będzie raczej sportowy, nie super sportowy, tylko super samochód. Ja zawsze mówię super sportowy, ale nieważne. No i pisaliście mi o tym, żebym jeszcze sprawdził Tempestę. Tempesta to jest chyba coś stylizowane na Huracana. Podoba mi się ten samochód, widziałem, że ma sporo opcji tuningowych i można by było go przetuningować, ale ponieważ Rockstar daje zniżki teraz na różne rzeczy w GTA, to uwierzcie mi, że niedługo będzie w GTA coś nowego. Chociaż teraz mieliśmy ten dodatek import-export i tak dalej, ale jak Rockstar daje jakieś zniżki, znaczy, że niedługo będzie coś nowego. Więc czekam na te nowe samochody, ale Italii GTB raczej kupię i raczej przetestuję. Także zapraszam was na kolejne odcinki. Trzymajcie się, na razie, pa pa.